Nowenna do Ducha Świętego. Dzień pierwszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Stworzycielu, Duchu przyjdź, nawiedź dusz wiernych Tobie krąg, niebieską łaskę zesłać racz, sercom, co dziełem są Twych rąk. Pocieszycielem jesteś zwan i najwyższego Boga dar, Tyś namaszczeniem naszych dusz, zdrój żywy miłość ognia żar. Ty darzysz łaską siedemkroć, bo moc prawicy Ojca masz, przez Ojca obiecany nam, mową wzbogacasz język nasz. Światłem rozjaśnij naszą myśl, w serca nam miłość świętą wlej i wątłą słabość naszych ciał, pokrzep stałością mocy swej. Nieprzyjaciela odpędź w dal i Twym pokojem obdarz wraz, niech w drodze za przewodem Twym miniemy zło, co kusi nas. Daj nam przez Ciebie Ojca znać, daj by i Syn poznany był, i Ciebie jedno tchnienie dwóch, niech wyznajemy z wszystkich sił. Niech Bogu Ojcu chwała brzmi, Synowi, który zmartwychwstał, i temu, co pociesza nas, niech hołd wieczystych płynie chwał. Amen. Panie Jezu Chryste, w dniu wniebowstąpienia nakazałeś swoim apostołom, by nie odchodzili z Jerozolimy, ale oczekiwali obietnicy Ojca. Mówiłeś do nich: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. Za przykładem apostołów, którzy z Maryją, Matką Twoją i uczniami trwali 9 dni jednomyślnie na modlitwie, oczekując obietnicy Ojca, także i my pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na przyjęcie Ducha Świętego. Wierzymy, że On nieustannie stępuje na Kościół, udziela Mu swoich darów, ożywia Go i przenika swoją mocą i miłością. Wierzymy, że to On objawia światu Boga Ojca i Ciebie, naszego Pana i Zbawiciela wszystkich ludzi. Pragniemy otrzymać moc Ducha Świętego i dzięki niej być Twoimi świadkami w naszej rodzinie, w naszym kraju i gdziekolwiek nas poślesz. Dlatego prosimy Cię, ześlij na nas swojego Ducha. Panie Jezu, Ty jesteś prawdą, mądrością i odblaskiem Ojca. Ześlij swoją światłość i prawdę, abyśmy zawsze słowem i czynem byli Twoimi świadkami wobec wszystkich ludzi. Ześlij na nas swojego Ducha. Panie Jezu, Ty wstąpiłeś do Ojca. Ześlij na nas Tego, którego obiecałeś, abyśmy otrzymali moc z nieba. Ześlij na nas swojego Ducha. Panie Jezu, spraw, niech prowadzi nas Duch Boży, abyśmy postępowali zawsze jak dzieci Boże. Ześlij na nas swojego Ducha. Objaw wszystkim narodom Twoją Ewangelię, aby wszyscy zostali doprowadzeni do posłuszeństwa wierze. Ześlij na nas swojego Ducha. Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem i Panem. Ześlij na nas swojego Ducha. Spraw, aby postępowanie każdego z nas pociągało bliźnich do Ciebie, przynosiło im dobro i zbudowanie. Ześlij na nas swojego Ducha. Niech przyjdzie Twój Duch i łaskawie kieruje dziejami świata, odnawiając oblicze ziemi. Ześlij na nas swojego Ducha.
Prowadź światłem Ducha Świętego tych, którzy nami rządzą. Niech będą Twoimi sługami dla dobra wszystkich. Ześlij na nas swojego Ducha. Ty, który w dniu Pięćdziesiątnicy wezwałeś do Kościoła rozproszone ludy, spraw przez Ducha Twojego, by cały świat zjednoczył się w wierze. Ześlij na nas swojego Ducha. A teraz módlmy się, jak nas nauczył nasz Pan Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Prosimy Cię, Panie, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem, który nasz Pan Jezus Chrystus zesłał na ziemię, pragnąc, by mocno rozgorzał, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.